Dzień Kobiet obchodzimy 8 marca, jednak nie lada niespodzianką dla pań przygotowało kino Cinema 3D. W czwartkowy wieczór Płeć Piękna została zaproszona do kina na Szpilkach, gdzie zaprezentowano przezabawną komedię Siostry. Bardzo nam jest miło, że tak licznie panie dzisiaj odwiedziły naszą kolejną edycję kina na Szpilkach. W tym roku jest to już druga edycja. Natomiast troszeczkę się zmieniło pod tym kątem, że w tym roku mamy cyklicznie imprezy, co miesiąc się odbywają. Panie mają dzisiaj moc atrakcji. Między innymi mogą kosztować pyszne, pyszne kanapki z restauracji Figa z makiem, świeżo wyciskane soki i pyszne owsianki. Poprzymierzać piękne kapelusze na głowę, ozdoby, skorzystać z butiku z bardzo taką ekskluzywną odzieżą marki Musso. Poza tym makijaże, manikir, darmowe porady fryzjerskie. Instytut Rozwoju zaprasza panie, żeby zapoznały się z ofertą, jak być najlepszą wersją siebie. To nie wszystko, co na tak szczególny dzień zostało przygotowane. Wielkim zaskoczeniem okazała się wizyta znanego żużlowca Unii Leszno, Bartka Smektały. Dostałem zaproszenie od mojego sponsora Figi z makiem. Poprosił mnie, żebym przyjechał na Dzień Kobiet, które jest organizowane przez kino. No, z racji tego, że teraz jest taki okres luźniejszy, gdzie czekamy na ten sezon, to nie ma problemu i dzisiaj jestem, bo dla kobiet trzeba dużo robić. Klub Sporting przygotował dodatkowe konkursy, gdzie było trzeba wykazać się siłą, precyzją oraz wytrwałością. Zapraszamy do tego konkursu, bo jakby co, to Marcin będzie łapał. Bardzo serdecznie zapraszamy panie na kolejną edycję Kina na Szpilka, która się odbędzie 7 kwietnia z wspaniałą komedią, na którą wszyscy czekają, 50 twarzy Blacka. Wisienką na torcie było zaproszenie tancerzy reprezentujących szkołę tańca Margo, którzy zaprezentowali flamenco i rumbę.